Kierowcy autobusów odgradzający się od pasażerów taśmami ostrzegawczymi czy automatyczne przyciski przy przejściach dla pieszych. Wszystko po to, by uniknąć zarażenia. W Tychach od czwartku nie działają dotykowe parkomaty. Rezygnujemy ze stref płatnego parkowania w Tychach. Dokładnie chodzi oczywiście o pobieranie opłat w tych strefach. Do tej pory to obowiązywało, ale nie jesteśmy w stanie dezynfekować parkomatów cały czas. Dlatego podjęliśmy decyzję, że bezpieczniej dla mieszkańców będzie, jeśli nie będą dotykali parkomatów. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach też zwolnił mieszkańców z konieczności dotykania przycisków. Tyle, że tych przy przejściach dla pieszych. W tej chwili piesi nie dotykają tych przycisków, czekają i włącza się dla nich zielone światło. To zielone światło zostało ustawione, powiedzmy, w takim trybie stałoczasowym. Kierowcy wiedzą, o co chodzi. Przedtem, kiedy ci piesi zgromadzili się, wówczas włączało się dla nich zielone światło. No w tej chwili i kierowcy trochę dłużej postoją, no i piesi też będą musieli zaczekać na zielone światło. Na nietypowy sposób ochrony przed koronawirusem wpadli także kierowcy miejskich autobusów, którzy od reszty pasażerów odgrodzili się za pomocą taśmy ostrzegawczej. To ma związek z zawieszeniem sprzedaży biletów w pojazdach. To było jedno z naszych zaleceń. Operatorzy na własną rękę podejmowali decyzję o wydzielaniu tych stref. W związku z tym, że tej sprzedaży w pojazdach już nie ma, mogli to zrobić. My podjęliśmy szybko decyzję odnośnie estetyki tej wydzielonej strefy. Właściwie nie ma branży i firmy, która w jakiś sposób nie wprowadzałaby środków ostrożności. Niewykluczone, że z każdym dniem będzie ich coraz więcej.